trudne sprawy. Cześć mamo, co dziś dobrego na obiad? Cześć. Dziewczyno, baszcz. A kiedy ty robisz gołąbki? Były ostatnio gołąbki, więc mi nie zamykasz głowy. A co jest dzisiaj? No mówiłam ci, baszcz. Ja nie mogę. A znowu? Jak znowu? Było dopiero tydzień temu, bo baszcz. W tym tygodniu, przepraszam bardzo. Masz, co tam było w szkole dzisiaj ciekawego? Klasówka z mapy. I jak ci poszło? No, powiedzmy. Kostur słupów było. Aha, a kartkówka miała być z Polski, tylko słyszałam, nie? Co się ci pisało? No ale pani jest chora. Może z szkoły dzwonić? Nie wiem, nie wiem. Dobrze, wszystko zapytałam. Co będziesz dzisiaj robić? W domu się chyba. A ja idę do Kasi. Do Kasi idzie, to spoko. Więc tak, co tutaj dom będzie normalnie wyglądał. Aha, ale no, pokój sobie proszę posprzątać. Tam jest czysto. No nie wiem. Przychodzi dzisiaj ta Ola? No nie wiem. Nie gadałaś mi z nami, może kiedyś zadzwonię. No, to mogę być coś wytłumaczyć za chwilę, czego nie umiesz. Ona jest dobra się. Mamo, proszę cię. Nie śmiej się ze mnie. Ja chcę jeszcze przyszła do liceum, a nie do... Dobra, nie śmiej się do mamo. Ja nie mam zupy. Dziękuję bardzo. Sobie zrób kanapkę, bo ja nie mam zamiaru robić. A ja nie jestem głodna. No, ja tak, sobie zjem, dobra. A potem skóra i kości. No przestań, mamo, nie wygląda mi źle. Ja idę na górę, pa. Idziesz do tej Kasi o której? A która jest godzina przed teraszczą? 17, tak? Przecież ja mówię 17. O 17 pójdę. Pół do czwartej, może o czwartej. Zależy nam na dzwonić, kiedy przyjdzie z szkoła. Więc także idź do góry, jest mniej mi się z oczu. Twarde wiesz, no. Wszystko dziecko nie wiem. Cześć Olka, co znalazła fajnego demota? Wbijesz do mnie? O, mama idzie do Kasi, więc chata będzie wolna. Okej, okay, to przyjdziesz? Dobra, no to pa, czekam. No, to tam tylko wiecie, nie naróbcie kubo z domu, a to tylko dobrze, dobrze, będziemy ostrożne. Przedstawia się następująco, aby zobaczyć ducha Mary, należy zamknąć się w ciemnym pomieszczeniu z lustrem, zapalić świecę, patrząc w lustro, wypowiedzieć 13 razy
Bludmary. W tym momencie wszyscy pojawia się trwająca twarz kobiety. Krwawa Mary wyciąga nieszczęśnika do lustra lub wydobuje mu oczy. A tak, no ja w ogóle co to jest? Co wy znowu robicie? Nic, no mam patrz, Krwawa Mary! Ale przestań tego nie być. Czy jesteście głupie? Ale to są tylko takie bajki. No i co z tego? Ale nie chcę, żebyś tego robiły. No nie będziemy tego robić, tego śmiejemy, wszystko za idiota. Tak, macie kakole? Mogę wam nalać. Dobra, nalijemy sobie potem. Dobrze. Ja i Kasi. O której by? Za godzinę będę. Za godzinę będzie? Za godzinę. No dobra, no spoko. Co kombinujecie? No mamo, no nic, ja cię proszę. Ja was już znam. Pokój ma być czyściusieńki. A jak przyjdę? No dobra, no to ogarnę. Zaprosiłaś koleżankę, a taki syf tu masz? By ci było wstyd. U niej nie jest lepiej. No mnie nie obchodzi, jak jest u niej, dziewczyno. Dobra, ja, no pa! Kasia. Kasia czeka. Dobrze. Pogadamy, jak przyjdę. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Widziałaś ten? Z związku. Z związku jest. O. Ale ona też, popatrzcie. A ta jest zaręczona. No proszę. Pani Litko! Proszę pani! Pani Litko! Jeszcze cię dopadnę.